Ladies and gentlemen, it's time for the fight of the night. Pojedynek szczuplaczków można powiedzieć, dlatego że bestie pamiętamy jak ważył 165 kg, a Pudziana także. Niech państwo na to szybko patrzą, bo może nie trwać długo. O, rozpędził się Pudzilla z początkiem tego pojedynku. Kolana niczym Ramon Dekery strzela teraz w głowę bestii Mariusz Pudzianowski. I znów mocny cios wylądował na głowie Boba Sapa, który ze swoich ostatnich 17 pojedynków przegrał aż 16. I Pudziana rozpoczyna dewastującą pracę. Za pladeska Pudziana atakuje. Blender patrzy, czy nie przerwać tej walki. Przed chwilą jednoosobowe przedsiębiorstwo rozrywkowe pod nazwą The Beast Entertainment. KSW-19, powrót Pudzilli! Nie udało się uniknąć obrażenia, przecież 21 maja następny występ w Australii. I co? I znów nie wiemy, czy Pudzianowski jest w pełni zawodnikiem MMA. Czy jest szybki, czy jest mocny? Mariusz Pudzianowski bardzo mocno trenuje w Amerykanę. Top Team rozbija się jako zawodnik. My liczymy, że w kolejnych pojedynkach będzie dostawał zawodników no mocno sportowych, a nie mocno rozrywkowych, takich jak Bob Sapp. Bo musi Mariusz rozbijać się w tym sporcie, a ma ambicje zostać najlepszym zawodnikiem. Liczymy na kolejne dobre walki Mariusza Pudzianowskiego. Tutaj pokazał taką naprawdę dużą mądrość, doświadczenie wyniesione ze Stanów Zjednoczonych. Nie bawił się ze swoim rywalem. Najpierw grat ciosów, sprowadzenie do dwóch nóg i egzekucja Boba Sapa na ziemi. Pudzian, oj, nie czerwony, nie dyszący. Mariusz, witamy. Ale czasu było na to bardzo mało. A Bob Sapp, jak widzą państwo, w znakomitym humorze. Zresztą wszyscy są w znakomitych humorach. A Bob Sapp również. Panie i panowie. Ladies and gentlemen. Zwycięzcą walki wieczoru KSW 19. Winner by referee stoppage. Mariusz Pudzian! Walkę wręczają Marian Kmita, dyrektor sportu. Efektowne zakończenie tej łódzkiej gali KSW 19. Fenomenalna walka Michała Materni z Jayem Sinwą. Cudowny knockout Mameda Khalidowe. Kapitalne poddania Słambeka Saidowa i dla wszystkich tutaj w Łodzi szybkie, zdecydowane i agresywne zakończenie walki przez Mariusza Pudzianowskiego. Kopać się, bić, nie! Złapać nogę i wywrócić bestię na plecy, a tutaj już grat piekielnie mocnych ciosów. W każdym razie widzą państwo Mariusza Pudzianowskiego przy zwycięstwie z człowiekiem, który ostatnio zdecydowanie dłużej do... Tak, to już czas, że w tej chwili Bob Sapp nie rzuca kurczakiem z podobizną Pudziana, tylko szczerze mu gratuluje. Mariusz Pudzianowski z Pucharem za chwilę. Wywiad z Mateuszem Borkiem, a dzisiaj za uwagę dziękuję już państwu. Łukasz Jurkowski i Andrzej Janisz. To była bardzo szybka robota Mariusza Pudzianowskiego. Mariusz, zaczynam od gratulacji. No jakoś udało się, ciężka praca jednak opłaca się. Krok po kroku idziemy pomału jeszcze dalej.
Dwa miesiące w American Top Team, dobrzy sparring partnerzy, straciłeś znów parę kilogramów. Nauczyłeś się sporo dzisiaj i sporo tych było ciosów i kolan, także szybko tutaj można powiedzieć zdominowałeś Boba Sapa. No tym razem udało się, następna poprzeczka już będzie troszeczkę wyżej. Za parę tygodni powrót do Stanów, dalej trenować. No i realizować swoje założenie. Tak straszył przed tym pojedynkiem Bob Sapp, tak jak powiedziałbym, groźny uśmiech. Dużo spekulował, śmiał się z twojego braku doświadczenia, ale okazało się, że w ringu to jakby nie miało kompletnie żadnego znaczenia. Pomału wszystko idzie w kierunku dobrym, a ja przy okazji, korzystając, że już jestem tutaj i mamy mikrofon, chciałem podziękować firmie Kozbud, Blachy Pruszyński, Olimp za pomoc, żebym dalej się rozwijał. Mariuszku, powiedz mi, czy ty masz taki punkt, do którego zmierzasz w twojej karierze, bo nie ma co ukrywać, no 18 lat nie masz, tylko 18 plus. Zgadza się. Sportowo jestem spełniony w 100%. Teraz po prostu tyle, ile osiągnę, to jest po prostu dla mnie. Robię to wyłącznie dla siebie, bo sobie po prostu chcę coś udowodnić. Sportowo mam wszystko. Co chciałem, to osiągnąłem. 5 razy Mistrzostwo Świata, a to jest po prostu jakieś nowe wyzwanie, gdzie zobaczę, jak daleko zajdę. No, robisz to dla siebie, robisz to dla kibiców, robisz to dla widzów przed telewizorem. Nie wiem, czy wiesz, ale taką walkę Sapa Sakebono oglądało 54 miliony ludzi. To ja wierzę, że dzisiaj no, też pękł gdzieś ten rekord oglądalności, jeśli chodzi o twój pojedynek z Bobem Sapem. Wychodząc do niego do ringu, wiedziałem, że pierwsze 2 minuty mogą być bardzo, bardzo niebezpieczne, ale moja stójka, moje ręce poprawiły się dosyć. No i już dosyć te ręce mocno biją. Tak jak widać po jego twarzy. Spodziewałeś się czegoś więcej po Sapie? Powiem ci, że spodziewałem się od razu furii, ale on widział, co ja robię na treningach, na rozgrzewce i troszeczkę go zgasiło. No, gra psychologiczna. Mariusz Pudzianowski, raz jeszcze serdecznie dziękuję. Duże gratulacje. To było, proszę państwa, 19. konfrontacja sztuk walki. Tak? Jedno słówko. A ja chciałem podziękować kibicom i fanom z Łodzi. Jestem tutaj u was już ponad 10 lat. Dopingowaliście mnie przez 7 lat w Strongmanie, teraz tutaj. Dziękuję wam za to. Dziękuję Mariuszowi, dziękujemy Łodzi, dziękujemy państwu. 19. konfrontacja sztuk walki już za nami. Jesienią widzimy się podczas 20. konfrontacji. Dobranoc z Łodzi.